Witam Państwa bardzo serdecznie w Zespole Szkół nr 3 w Choszcznie na piątej już edycji międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego, który w tym roku odbywa się pod hasłem Ciemne strony nocy. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół branżowych kształcących się w zawodzie fryzjer. I mam taką nadzieję, a w sumie już niemal pewność, że powolutku wpisuje się w tą historię naszej tutaj lokalnej społeczności i że z roku na rok coraz większego rozmachu nabiera. Szanowni Państwo, witam zaproszonych i przybyłych gości. Witam pana Henryka Jurkiewicza, kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Choszcznie. Witam panią Bogusławę Wójcik oraz panią Dorotę Raczkowską. Są to nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Witam panią Anię Mróz, która gdzieś o jest. Pani Ania Mróz jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 2 w Międzyrzeczu. Witam grono pedagogiczne. Przede wszystkim witam Was, drodzy uczniowie, witam Waszych modeli i liczę na wspaniałe zawody, rywalizacje. No i zabawę, dokładnie. Wielkim faux pas byłoby z mojej strony, gdybym nie powitała bardzo serdecznie naszego jury. I drodzy Państwo, tak się złożyło, że w tym roku udało mi się zaprosić do pracy w komisjach w jury no perełki takiego naszego regionu, ponieważ, i tutaj w kolejności alfabetycznej, żeby nie było, pani Halina Biłek, fryzjerka z ogromnym doświadczeniem, fryzjerka z renomą i poważaniem tutaj w naszej lokalnej społeczności. Kobieta z olbrzymią pasją, zaangażowaniem i energią. I słuchajcie, egzaminator, który współpracuje w Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie. Także wielkie brawa dla pani Halinki. Witam panią Ewę Kawkę. Tutaj. Myślę, że tej postaci tutaj u nas przedstawiać nie trzeba. Stylistka gwiazd, stylistka Miss Universe z 2019 roku, o ile się nie mylę. A oprócz tego pani nagrywa świetne filmy, które mają taką klikalność, że tylko pozazdrościć. Tak. O. No i perełka tutaj nasza, rodzynek w tym gronie, pan Piotr Wierzba. I dlaczego ten mężczyzna? Mężczyzna nie ma nic wspólnego z fryzjerstwem, ale tak wspólnie stwierdziliśmy, że męskie oko, obiektywne, tutaj przy dwóch fryzjerkach nada takiej świeżości ocenie. Więc z tej racji pan Piotr. A poza tym, drodzy Państwo, pan Piotr jest radnym Rady Miasta Choszczno. No i nie ukrywajmy, wielu z nas tutaj trzyma w garści. Wielkie brawa dla szanownego jury. Powiem jeszcze, że w tym roku w konkursie mamy uczniów ze szkoły, Zespołu Szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, uczniów z Zespołu Szkół nr 2 z Międzyrzecza, a także uczniów z Zespołu nr 3 z Choszczna, którzy są gospodarzami dzisiejszego konkursu. Brawa dla Was! O szczegółach konkursu, o regulaminie opowie nasz nauczyciel zawodu, czyli pani Adrianna Gładysz, która też jest, która, muszę dodać, jest mistrzem w swoim zawodzie. Celem konkursu jest integracja i dobra zabawa, doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów, wymiana doświadczeń między szkołami, zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji, promowanie idei konkursu jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań.
Uczestnicy konkursu wykonują fryzury na włosach dowolnej długości. Dowolne są wszystkie produkty, ozdoby oraz dopinki według uznania uczestnika. Włosy mogą być wcześniej nawinięte na wałki. Ubranie i makijaż powinien harmonizować z linią fryzury. Ocenie podlegać będzie stylizacja fryzury nawiązująca do tematu, harmonia stylizacji fryzury z ubiorem, prezentacja modela, dobór uczesania do kształtu twarzy modeli i typu urody oraz makijaż. Także chciałabym się zapytać, co dzisiaj przygotowałaś na konkurs? Szykuję postać Diaboliny, czarownicy. Mieliśmy kilka prób, no w sumie dwie. Ale dawałyśmy radę, więc myślę, że teraz też damy. Moją modelką jest dzisiaj królowa kruków, demoniczna. I taką chciałam stworzyć fryzurę, żeby nawiązywała. To jest taka mała improwizacja powstała ze wszystkiego. I nie wiem, to wyobraziłam sobie po prostu w głowie taką fryzurkę i działało. Proszę Państwa, jeszcze raz pragnę podkreślić, że rangę naszego konkursu podnosi fakt, że po raz pierwszy w historii jego edycji honorowym patronatem objęła go pani Wioleta Kaszak, starosta choszczeński, za co jej bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Czas na prezentację prac naszych młodych fryzjerów stylistów. Zapraszam modelkę numer 1, Diabolina. Postać z filmu Czarownica. Nasza modelka czesana była przez uczestnicę z zespołu numer 2 z Międzyrzecza. Modelka to Jagoda Jasiówka, a jej stylistka to Agata Śpiewa. A tutaj widzimy małą Diabolinę. Czesana była przez uczestnicę z zespołu numer 3 w Choszcznie. Modelka to Karolina Pszczucka, a jej stylistka to Wiktoria Stańczyk z klasy drugiej. Drodzy Państwo, przed nami i Kruger. Modelka to Hania Wodach, stylizowała ją Magda Połowicka, uczennica klasy drugiej zespołu szkół numer 3 w Choszcznie. Dziękuję. Modelka numer 4 to Trujący Brzuszcz. Modelka to Justyna Rudzińska,
stylistka Dagmara Ukwiarz, uczennica klasy trzeciej zespołu szkół nr 3 w Chosztynie. Laleczka z Saskiej Porcelany. Modelka to Ola Pastewska, a stylistka jej to Vanessa Węży. Brawo! Kolejna diabolina. Razem w wykonaniu uczennic zespołu szkół nr 3 w Chosztynie. Modelka to Karolina Jańczy, a jej stylistką jest Julia Czarnuszko z klasy trzeciej zespołu nr 3 w Chosztynie. Modelka nr 7 to Eunice. Modelka to Amelka Wiącek. Jej stylistką jest Kasandra Worach z klasy drugiej zespołu szkół nr 3 w Chosztynie. Modelka nr 8 to nawiedzona pani dworu. Praca wykonana jest przez uczennicę zespołu szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Modelka to Natalia Początek, a jej stylistka to Laura Krzemińska. Przed nami demoniczna królowa. Praca wykonana przez uczennicę zespołu szkół nr 1 w Gorzowie. Modelka to Aleksandra Saletis, a jej stylistką była Paulina Lechacz. Przed nami Richard Cantula. Praca wykonana jest przez uczennicę zespołu szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Modelka to Patrycja Weffert, a jej fryzjerką jest Vanessa Marczewska. Przed Państwem Krampus. Modelem jest Wiktoria Łukowska, jej stylistką Zuzia Kurwa z klasy pierwszej zespołu szkół nr 3 w Chosztynie. Wiedźma z nawiedzonego lasu. Ona jest przez uczennicę zespołu szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Modelką jest Kamila Banan, natomiast jej stylistką Aleksandra Lewandowska. Drodzy Państwo, przed nami klaun Po. Modelką była Monika Nawolska, jej stylistką Sandra Malec z klasy drugiej zespołu szkół nr 3 w Chosztynie. Drodzy Państwo, osoba, która mi cały czas pomagała, zapraszam.